edukatorium.pl. Wiedza w dużych dawkach. Azbiro. Alternatywna szkoła biznesu. www.azbiro.pl. I zaczynamy, tak? Może być? No. Ja się przedstawię. Stawiam się. Martin Lechowicz jestem. I obecnie zajmuję się mediami głównie. Wymyślam różne rzeczy. I tym wymyślaniem się właściwie zajmuję. Ja wam opowiem trochę inaczej niż inni tutaj ludzie. Nie o tym, jak zarabiać pieniądze, tylko o tym, jak... Też. O tym, jak zacząłem robić swoje rzeczy, rezygnując z etatu. Właściwie pierwszym krokiem do tego, czy chcę zarabiać pieniądze, albo robić cokolwiek innego, jest to, że trzeba przeważnie zrezygnować z czegoś, co się dobrze zna i w czym się człowiek czuje bezpiecznie. I to było strasznie trudne dla mnie. Bo wbrew pozorom ja jestem nieśmiały i ogólnie się boję. I to chyba jest normalne, że się ludzie boją. Także na takie podejście też trochę inne niż różni tam eksperci, przychodzą motywacyjni. Wszyscy tam czytają tylko Kiyosaki. No właśnie, dokładnie, jak samo reaguje. Albo jakieś inne tam motywacje, dobry ojciec, zły ojciec, bogaty, biedny ojciec, jeden ojciec, drugi ojciec. I jakieś tam macierze, matryce, no i różne takie jakieś rzeczy marketingowe. A ja ani razu w życiu czegoś takiego nie czytałem, więc miałem problem. Nikt mi nie mówił, że można w ogóle być przedsiębiorcą, że w ogóle można cokolwiek innego w życiu robić, gdyż chodziłem do szkoły państwowej i wychowałem się jeszcze w PRL-u, gdzie raczej się nie popierał ludzi, którzy chcą być inni, się wybijać za pracę. Tylko wręcz przeciwnie. I to się właściwie nie zmieniło dotychczas, jest dokładnie tak samo z tego, co widzę. Także ci, co już nie są w szkole, to się chyba cieszą. Ci, co są, to nawet nie wiedzą, jak mają przerąbane. Później się dowiecie. Dlaczego szkoła jest do dupy? Na razie to już nie jest taka zła. No. Ja chciałem powiedzieć o tym, że najpierw powiem, że bogactwo, tak ogólnie mówiąc, człowiek naturalnie szuka bogactwa w życiu. Tylko, że bogactwo to niekoniecznie są pieniądze. Kiedyś mówiłem w takim krótkim wykładzie, takim trochę jak TED, było gdzieś tam, flaszki się to nazywały, 10 minut trzeba było coś powiedzieć. Stwierdziłem, że powiem ludziom właśnie o tym, że człowiek naturalnie szuka bogactwa w życiu, ale nie zawsze sobie uzmysławiamy, że to nie muszą być właśnie pieniądze albo wysokie zarobki. Tak jak zawsze w MWA-u mówią, wyobraź sobie, że będziesz tam miał jacht, że coś tam będziesz, wielki tam, dużo panienek i wyobraź sobie w ogóle, co chcesz w życiu. No i potem to osiągaj. No. Jak ja sobie wyobrażam, co ja chcę w życiu, to mi wyszło, że pieniądze mnie w ogóle nie interesują. Ja myślę, że więcej jest ludzi takich, których pieniądze nie interesują, bo interesują ich inne rzeczy. I to jest bogactwo w ich życiu. Tak jak ona w filmie Piraci z Karaibów było, jak mówił Jack Sparrow, powiedział, że... Jak on powiedział? Not every treasure is gold, mate. Coś takiego powiedział. No, bo dla jego kolegi bogactwem była jego tam panienka. No, może być, czy tam żona przyszła, piratowa pani, nie? No, więc ja mam jeszcze inne. Na przykład dla mnie bogactwem, albo to, co bardziej mnie kręci niż pieniądze, zarabianie, wydawanie, to jest to, żeby być znanym bardziej. Też jest dobre. Ja się zastanawiam, czemu tak mało ludzi chce być na przykład sławnym? Kiedyś to była motywacja. Ja też się pcham na szkło. O, pchaj się na szkło, czemu nie? To jest jedna z takich częstych motywacji, jakie ludzie w historii mieli, że chcieli być znani, że chcieli mieć tą sławę jakąś. Na przykład po to szli na wojnę, żeby bohaterskim czynem sobie zdobyć imię. No i co? Dzisiaj co? Nie ma tego? Już wszyscy chcą anonimowo zarabiać dużo kasiory, żeby ich nikt nie znał i sobie mogli wydawać? No, okej, no może tak być, ale ja myślę, że dużo ludzi też jakoś tłumi w sobie tą chęć, żeby na przykład nie tyle być bogatym, co być znanym. No okej, no ludzie chcą różnych rzeczy. Można się przyznać przed sobą, ja wolę tak. Albo mnie też jeszcze pcha chęć wpływania na ludzi. To jest druga rzecz. I to nawet chyba ważniejsza.
chcę mieć świadomość, że coś mogę zmienić w świecie dookoła. I tutaj jest, to jest bardzo blisko przedsiębiorczości, takiej ukierunkowanej na zarabianie pieniędzy. No, właściwie ten, kto zarabia pieniądze i robi to uczciwie, może zarabiać je tylko w taki sposób, że coś komuś da od siebie, coś stworzy dla kogoś, coś komuś sprzeda i będzie miał wpływ na ten świat. Dobrze, to u mnie było tak. Powiem najpierw, co ja robię. Jak ktoś nie wie, może dużo ludzi nie wie, aktualnie zajmuję się prowadzeniem Radia Kontestacja. No i już się aktualnie przestałem trochę, ale prowadzę, założyłem radio w internecie i to właśnie jest efekt tego, do czego ja dążę, że chcę mieć wpływ na ludzi, więc media, naturalna rzecz jest dla mnie. I prowadzę taki program jeszcze podobne, też takie gadanie o Biblii w internecie. Gadam, nagrywam, ludzie słuchają, podoba im się albo nie, ale tam jest dużo ludzi, którzy chcą posłuchać i też im to jakoś pomaga. I jeszcze czasem coś piszę, to samo, ciągle ta sama motywacja, chcę mieć wpływ na ludzi. I teraz się zabieram za robienie programu rozrywkowego już całkiem, bo się też lubię sobie robić jaja. Mam w życiu takie trzy rzeczy, które mnie kręcą. To jest wolność, na których mi zależy, wolność, Biblia i robienie sobie jaj. I te trzy rzeczy się jakoś słucha. Pisanek. Też czasem. O inne jaja chodzi. Ja ci później po wykładzie pokażę. No. Tak. I żeby w ogóle to zacząć cokolwiek robić, żeby człowiek zaczął robić to, czego szuka w życiu, to musi przejść przez ten pierwszy krok, którym jest zerwanie z etatem. I ci wszyscy, którzy mają z was jakąś pracę gorszą, to dobrze mają, to fajnie, bo będziecie mieli łatwo, jeżeli chcecie coś robić innego, coś bardziej dla siebie, coś bardziej, co was naprawdę kręci, do czego dążycie. Bo łatwiej zrezygnować z czegoś, co jest mniej wartościowe, niż z czegoś, co jest bardziej wartościowe. Nie? Ja miałem akurat fajną pracę, byłem sobie programistą. Też lubię tworzyć, budować i programować. I jeszcze do tego niestety dużo zarabiałem. I to jest problem, bo jeżeli mam do wyboru bezpieczną pracę na etacie, ze stałą tam pensją, jeszcze robię to, co lubię, to zrezygnować z tego, żeby szukać czegoś ryzykownego, co mi może nic nie dać. Mogę nic nie zarabiać i może mi w ogóle nic nie dać. Może się okazać, że nikt mnie nie chce słuchać, nie umiem na nikogo wpływać i nie jestem śmieszny w ogóle. Ale robię jakieś tam komediowe rzeczy, nie będąc śmieszny. To jest tragedia. No i ryzyko, nie wiem, skąd się bierze ta chęć pokonywania ryzyka w człowieku. No? Znaczy podejmowania ryzyka, że się rezygnuje z czegoś. Więc ja wam nie powiem, ale pewnie w jakichś książkach jest napisane. Czyli się trzeba zmotywować, albo urżnąć, albo pokłócić z szefem. Dużo ludzi ma takie, miało takie szczęście w życiu, że ich wywalili z roboty, albo ze studiów. Nie? Czyli tam Bill Gates chyba wyleciał, tak? To był odpadek z jakiejś uczelni. I Steve Jobs też nie skończył. Potem któryś z nich dokończył. A jak już był, nie musiał, to już se dokończył. Dla przyjemności. Studia. No ale to im właśnie się udało w życiu. Te rzeczy, które się wydaje, że to jest jakaś katastrofa i dużo ludzi tak interpretuje, to potem jest fajnie. No i ja nie miałem tego szczęścia, że nie miałem katastrofy. Także jestem z tego zadowolony, że zrezygnowałem z pracy sam z siebie, a nie, że mnie wykopali. Ale też zachęcam do tego, żeby nawet jak się ma dobrą pracę, z niej zrezygnować. Z kilku powodów to jest pożyteczne. Właśnie najgorsze w życiu jest to, żeby znaleźć sobie dobre miejsce i tam zostać. Bo wtedy automatycznie rezygnuje się ze wszystkich następnych, jeszcze lepszych miejsc, które są możliwe. Nie możemy robić w życiu wszystkiego na raz i musimy wybierać sobie te rzeczy. Więc jeżeli jesteśmy już, mamy pełne życie jakiejś pracy albo czegoś, co tam aktualnie robisz, to sobie uświadom, że koszt alternatywny istnieje. I to, z czego zrezygnowałeś, żeby robić tą rzecz. Jeżeli ta rzecz jest super, no to fajnie, ale są rzeczy, które jeszcze mógłbyś robić, gdybyś tego nie robił. I to może być dobry kop do tego, żeby zrezygnować znowu z czegoś fajnego. No. Więc ja zrezygnowałem z tej pracy programisty, bo w którymś momencie te projekty, które robiłem sobie hobbystycznie, na przykład robiłem koczowisko dekadencji w internecie z tym tu, co tam kręci, Hugo. Tak. I w którymś momencie, i podcastami się bawiłem, no takie programy, powiedzmy, nagrywamy tam na mikrofon coś, do MP3 i w sieć. No i w którymś momencie, jak już to tak nagrywałem, hobbystycznie przy okazji pracy normalnej takiej,
takie jak Pan Bóg przykazał i państwo, jak prawda tutaj promuje, etat, wszystko tego. To te rzeczy, co robiłem przy okazji, one się okazały tak. Po pierwsze, że te rzeczy tak naprawdę lubię robić, a po drugie, że przynoszą coraz większe efekty. I już gdzieś tam przy okazji jakoś się udało na tym zarobić albo mieć trochę pieniędzy z tego. I w którymś momencie zawsze jest taki przełom, że może już człowiek decydować, że się przestawia i zostawia jedną rzecz i próbuje robić to, czego nikt inny na przykład nie robił wcześniej, na przykład jakieś radio internetowe. I nie wiadomo, czy to się uda, czy nie, ale mając więcej czasu, jak się rezygnuje z pracy, no jest szansa jakaś. Więc tak zrobiłem. I teraz sobie od paru lat żyję wyłącznie z tych moich wymyślań w internecie. Z kontestacji, z Odwyku, drugi program o Biblii. Odwyk, taka nazwa. Odwyk. Odwyk.com. Jak się wpisze w Google Odwyk, to wychodzę pierwszy. Także jak ktoś szuka, jak się wyleczyć z alkoholizmu, to trafi do mnie i usłyszy, jak ja gadam o Biblii. Nie, no nie wiem, czy to dobrze, ale widocznie inne odwyki się gorzej promują, że coś nie chcą. Tak. Za dużo piję. Zrobiłem lepszy odwyk niż odwyk. No, no. Te rzeczy robię. I gdzieś przy okazji taki zbieg okoliczności nastąpił, że w tych swoich próbowaniach ciągle robienia różnych rzeczy wziąłem i zacząłem pisać piosenki. To było dla mnie dziwne, bo ja nie piszę normalnie piosenek. Ja nie jestem żaden muzyk, ja jestem pisarz. Lubię pisać. I to raczej dłuższe formy. Napisałem sobie powieść i sobie tak myślę, to chcę robić, bardziej pisać. I kiedyś tam wymyśliłem sobie jakąś śmieszną piosenkę, coraz więcej do tych podcastów i puściłem w sieć. I napisałem piosenkę o smutnym programiście. To w moim życiu trochę było, że siedzę nad tymi programami, nudzi mi się, dużo programistów ma to podejście. I się okazało potem, że właśnie jakoś tak się ludzie właśnie identyfikowali z życiem programisty smutnym. I patrzę się, zrobiłem taką stronę, żeby te piosenki nagrywane tak do mikrofonu umieszczać. I 3 dni ta strona miała i nagle tam wlazło 60 tysięcy ludzi i słuchało to jednej piosenki. I było to o tyle dziwne, że nikt nie wiedział o tej stronie. Tylko ten gość wiedział o tej stronie, bo ja mu powiedziałem, że stronę zrobię. Nie mów nikomu. Tak. 3 dni później myślałem, że jakiś błąd zrobiłem na stronie, licznik mi przekłamuje, a to się okazało, że ludzie zaczynają słuchać. I takie rzeczy czasami się robi przypadkiem i wyjdą. I myślę sobie, no dobra, zobaczymy, czy to był przypadek, czy nie. Jakieś inne piosenki. Podolski, był taki epizod, jak akurat te mistrzostwa były, gdzie drużyna się wykazała tak jak zawsze, dzielnie, goniła wyników 0-2 z Niemcami. I akurat po stronie Niemców grał Podolski, którego PZPN jakoś nieszczególnie chciał. Poszedł do Niemiec i... Jakoś taki jest symboliczny. Więc zapisałem piosenkę. Poszła. I gdzieś tam ponad 1 000 000 ludzi już ją słyszało. I to już jest taka liczba, że z takimi liczbami styków wcześniej nie miałem. W ogóle wydaje mi się niemożliwa taka liczba, 1 000 000. W ogóle ja sobie nie umiem wyobrazić 1 000 000. 20 tysięcy to nie umiem wyobrazić. No i puścili gdzieś tam w TVN, gdzie dzwonią, że tam w Trójce puszczali, tu słyszałem, tam słyszałem. I to czasem właśnie, to są takie dziwne momenty w życiu, kiedy się wyjeżdża, moment triumfu, i można sobie zostawić to tak, jak jest, jeżeli tak się wyjdzie. Czasem się takie trafia 5 minut po prostu człowiekowi. Nie ma się wpływu na to, kiedy i co może się stać. Jutro każdy może mieć, nie wiem, jedziesz sobie drogą i nagle jest jakaś dziwna sytuacja, wypadek czy coś, idziesz, ratujesz dziewczynkę czy coś. I potem następnego dnia wszyscy o tobie mówią. I to jest taki moment, który można wykorzystać, żeby zmienić coś w życiu i iść tym tropem dalej, albo można potraktować to jako taki epizod, fajnie miałem. Kiedyś byłem przed kamerą, opowiadać potem przywódcę, kolegom. Było fajnie. No ja stwierdziłem, że zaryzykuję znowu i będę śpiewać piosenki. Tym bardziej, że to się jakoś pokrywa z tym, co ja właśnie chcę. Że właśnie chcę mieć wpływ na ludzi, być znanym czy coś. No i narąbałem tych piosenek kilkadziesiąt i zrobiłem 2 płyty. Jeździłem na te koncerty, jeżdżę na koncerty. Dzisiaj wam zaśpiewam przy okazji. I to, co mogę powiedzieć jeszcze, to, że dla odważnych ludzi nie ma innego wyjścia niż robienie właśnie takich rzeczy. Rezygnowanie z rzeczy, które są dobre, po to, żeby robić rzeczy, których się szuka tak naprawdę. Ja nie wiem, ilu z was jest tak w duchu
kimś takim, właśnie takim przedsiębiorcą, takim człowiekiem, któremu nie wystarczy poziom minimum. Taki człowiek, który nie chce tylko przetrwać, ale chce coś zmienić. To jest ta różnica. Większość ludzi chce przetrwać. Chce mieć jak najlepiej, jakoś przejść przez życie, żeby mieć w miarę dobrze. Ale oni nie mają takiego podejścia, że świat jakby do nich należy. Oni mogą zmieniać ten świat, mieć wpływ. Mogą go kształtować, a nie tylko dostosować. Jeżeli ktoś coś takiego ma w sobie, to może albo to ukrywać i się tak próbować dostosować do świata, bo widzisz, że jesteś inny, więc ci to nie pasuje. Ludzie lubią się czuć jakoś fajnie z innymi i boją się wyjść na środek i powiedzieć, ja chcę robić co innego niż cała reszta. Ja myślę, że ludzie, którzy tutaj na przykład przyjeżdżają, to już sam fakt, że tu są, świadczy, może świadczyć. I najczęściej świadczy o tym, że jesteście tymi, którzy są inni i szukają, żeby spełnić tą jakąś tą swoją inność w jakiś sposób. Żeby coś właśnie zbudować, wymyślić jakieś, znaleźć swoje miejsce w życiu, że coś tam chcecie więcej niż tylko przetrwać. Tak myślę. No i też sobie to gdzieś, znaczy ja miałem świadomość tego już wcześniej, ale no, nie ma co ukrywać, że ten świat strasznie wszystkich równa do szeregu. Wszystko, dosłownie. Najgorzej to już przyjaciele. Lepiej jest nie mieć przyjaciół, bo oni będą najbardziej wyrównywać do poziomu równego. No, także spotykanie się z ludźmi, którzy takie same mają podejście, że chcą coś zmienić, a nie tylko przetrwać, z innymi na przykład, jak Paweł opowiada o górach, to jest coś, co strasznie zachęca i motywuje. Bo są ludzie, znaczy większość ludzi, którzy chcą być właśnie inni, chcieliby, ale brakuje im czegoś, odwagi, okazji, strasznie właśnie jednego i drugiego, albo nie wiem, czego im brakuje, tam każdy wie, czego mu tam brakuje, albo nie wie. Się dowie, ale przełamanie tego jest, do tego pomocne jest właśnie to słuchanie innych, którym się już udało, już zaryzykowali. To jest strasznie zaraźliwe. No. Że może kogoś zarażę. Znaczy, miałem jeszcze powiedzieć, żeby was zarazić, że się opłaca przekonać. Nie opłaca się na przykład, jeżeli ktoś myśli w kategoriach zarabiania pieniędzy tylko, to na przykład nie opłaca się szukać, powiem, tego, o czym ja mówię, tego bycia znanym albo wpływania na innych ludzi, bo to przeważnie nie idzie w parze z zarabianiem pieniędzy. Jest taki model biznesowy trochę inny, który ja często stosuję, inny niż takie zwykłe sprzedawanie. To jest bardzo dobry model biznesowy, ale jest inny, o którym się zwykle nie mówi. Mój model biznesowy jest taki, że ja daję za darmo i potem jest takie co łaska. Nie? Takie podejście barda, zbieranie do kapelusza albo robienie radia typu Radio Maryja, nie? Że nie ma reklam, wszystko gadamy i ktoś, kto komuś to podoba, jest przekonany, daje co chce i ile chce. Jakimś sposobem się okazało, że ten model działa lepiej u mnie. I może tak jest w tych wszystkich działalnościach, które odwołują się do jakiejś pasji innych ludzi, do ich, do czegoś, na czym im zależy, że to działa lepiej. Lepiej im zostawić właśnie wolność. Nie sprzedawać, tylko dawać i no czekać na to, aż oni sami z siebie się zaangażują i będą chcieli coś dać w zamian. Bo ludzie mają w sobie sami coś takiego, że chcą dać w zamian. Nie czują się dobrze z tym, kiedy dostają za darmo. I ten mechanizm działa całkiem dobrze, kiedy się właśnie jest na przykład media prowadzi. W Radiu Kontestacja to działa najlepiej, się okazało. Już próbowaliśmy działać na zasadzie sprzedawania, trochę tam próbowaliśmy, a się okazało, że najlepiej nam wychodzi, kiedy robimy wszystko za darmo, tak jak jest, i ludzie dają tam co łaska, bo im się radio podoba, bo chcą, żeby istniało. Cały czas tak działa, parę lat już tak działa. I se rośnie. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze taki epizod mi się przypomniał z życia, kiedy się nauczyłem, jak łatwo jest być liderem. To jest tak banalnie proste, że mnie to zszokowało. Kiedyś byłem jeszcze... Byłem na etacie normalnie, człowiek, przeciętny obywatel. No ale były atak krytyczny. Wydarzenia, niby tam spontaniczne, ale zawsze to się organizuje, gdzie się umawia ileś tam rowerzystów w mieście, tak, w godzinie, w jakimś miejscu i jadą sobie i zapychają miasto. Tworzą taką masę krytyczną, w sensie, że ich jest już na tyle dużo, że przekroczyli masę krytyczną i są w stanie zapanować ruch na przykład. To jest wkurzające, ale to jest po to, żeby uświadomić ludziom na przykład, że rowery też istnieją. Zresztą w Polsce to jest całkiem przydatne, bo tutaj jak ktoś nie ma samochodu, to jest pod człowiekiem. Na przykład już jak się jeździ rowerem, motorowerem, motocyklem, nawet ten samochodem, to jest prawdziwy ruch, a reszta to nie jest ruch, tylko to są takie przeszkadzajki na drodze.
ale takie średnie podejście. Ale nie wiem, no jedni to lubią, inni nie. Rowerzystów nie lubią ci, co jeżdżą samochodami, no ale to powinno się ich dalej traktować jako kogoś, kto jest ruchem, a nie kto przeszkadza w ruchu. To jest ruch, nie? No i z tej koncepcji wyszła masa krytyczna. Więc pojechałem sobie w Krakowie, jak to się zaczynało, to wtedy zebrało dużo ludzi. I pamiętam, jak taki tłum ludzi z rowerami, naprawdę fajne to było i byłem sobie tam z nimi. I zatkaliśmy most Dęblicki chyba, także pół miasta cało tam stali, wszyscy w korkach. I ktoś tam powiedział parę słów, że to rowery fajne i w ogóle. I tyle. Następnego dnia się umówili ludzie, żeby no kontynuować trochę. No to przyszło już bardzo mało ludzi i ten, kto to zorganizował, no tak sobie wziął i jeździliśmy po rondzie. Wtedy tak dookoła sobie jednym pasem. I przyszła policja i mówi do tego pierwszego, że to zapraszamy pana. No. I jak ten lider, który prowadził tych ludzi dookoła ronda, nagle zszedł, to wszyscy zaczęli zwalniać. I to był fajny eksperyment społeczno-socjologiczny. Co się dalej stanie? Czy wszyscy zjadą, czy co? I jak zabrakło lidera, to tak ten, co jechał za nim, to zaczął zwalniać, żeby nie być pierwszy. I to taka naturalna reakcja chyba. I potem wszyscy, co tam, jak już nie był pierwszy, to ten, co był pierwszy, też zaczął zwalniać. I wszyscy zaczęli zwalniać i sobie myślałem, co będzie, staną czy co? I tak doszło do mnie i teraz ja byłem nagle pierwszy, bo wszyscy zwolnili i jechali za mną. I tak sobie się zastanawiałem, co mam zrobić? Zwolnić, żeby się nie pchać przed tłum, nie wiem, co teraz się dzieje, bo gościa lidera wzięli, ja nie wiem, jeździmy, nie jeździmy. Czy co? Nie? I stwierdziłem, że zrobię tak, jadę dalej, bo jak to mówił, ja wierzę, jeżdżę tu po to, bo wierzę, że możemy, mamy prawo jeździć do każdego ronda i jadę, i przyspieszam. I jak przyspieszyłem, wszyscy pojechali za mną. I to był pierwszy raz w życiu, kiedy tak po prostu powiedziałem, to ja prowadzę i wszyscy za mną poszli. I się wtedy dowiedziałem, na czym polega istota bycia liderem. I że to jest tak niedorzecznie proste wszystko. Nie trzeba mieć studiów, kursów, nie trzeba być docenianym przez ludzi, nie trzeba wyglądać dobrze, nic w ogóle nie trzeba. Trzeba wziąć i stanąć z przodu. I wszyscy naturalnie za tobą idą. To było tak jakieś takie odkrycie, że tej prostoty tego wszystkiego, że znaczy, tak jak ja tutaj siedzę, powiedzieć, zacząć gadać i wszyscy słuchają. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ludzie mają sobie jakieś takie automatyczne szukanie lidera jakby. I bycie liderem jest bardzo trudne, dlatego nikt nie chce. To też jest normalne. Nie? Zawsze jest wygodniej być z tyłu niż być tym z przodu. Chociaż każdy sobie myśli, a fajnie by było być królem, dowódcą, prezydentem, premierem. Tylko jakoś nikt nie chce. Potem się ktoś gdzieś tam znajdzie, parę osób. To przeważnie są jacyś wariaci, bo właśnie być liderem to często trafia na takich trochę pomyleńców. To nie jest normalny człowiek, to chce być premierem najczęściej. Tylko gość z przerostem ambicji, albo coś ma nie tak trochę. No. No i w każdym razie stosuję to w życiu dalej. Bycie liderem, jak mówię, jest łatwe, żeby być liderem radia. Biorę radio i zakładam. I już. I jestem. I wszyscy widzą we mnie też lidera od razu. Wystarczy, że ja sam w sobie widzę lidera i stoję z przodu. Więc być liderem możecie tak po prostu pyk. Wystarczy stanąć i już. Jak wszyscy siedzą, a ty wstań. I jesteś liderem od tego momentu. No, nie trzeba czytać Kiyosaki, nie trzeba w ogóle nic czytać. Trzeba tylko umieć coś zrobić. Wyjść do przodu. I tyle. No, więc jak sobie z moim życiem wyszedłem do przodu i właściwie zaczynam dalej swoją karierę. I też to jest, może też jedna trudna rzecz jest w tym, żeby robić to, co się chce. Niekoniecznie to, co tam jest najłatwiejsze czy najbardziej opłacalne. Trudność polega na tym, że wymaga to częstych zmian. Nie na tym polega trudność. Polega trudność na tym, że nikt ci nie powie, co masz zrobić dalej. To jest ta trudność. I to jest chyba najtrudniejsza rzecz. Bo fajnie jest mieć zawsze mamę, nie? Która powie w razie czego, że tam ubierz szalik albo zrób tamto, bo jak już masz stres i masz chcesz odpocząć, idziesz i pytasz, albo idziesz do niej i się przytulisz, albo coś. Jak jesteś sam i robisz swoje, zwłaszcza coś pionierskiego, nikt ci nie powie, co masz zrobić. Tak samo na tym polega szef firmy, prawdziwy szef, bez którego żadna organizacja nie działa dobrze. Musi być ten lider. Lider, bycie liderem polega głównie na tym, że on już nie patrzy na nikogo wyżej. Cała hierarchia organizacyjna, zawsze w tej hierarchii jest ktoś wyżej ciebie i do niego idziesz. Ten na samej górze nie ma nikogo wyżej. Na tym polega też ta mentalność lidera, że on nie szuka nikogo wyżej. On coś robi, bo tak. On jest ostatnią instancją.
No, więc dlatego też liderzy źle się czują w tej hierarchii niżej, bo czasami właśnie będąc niżej gdzieś hierarchii, trzeba szukać kogoś wyżej, go pytać, co mam zrobić, a lider taki naturalny lider, no nie szuka, bo nie potrzebuje. On robi swoje. No, także takich ludzi, nie wiem, czy się bierze z natury, że się tak trzeba urodzić, czy to jakoś wynika, potem z życia, że się coś zmienia, ale na koniec powiem, bo ile mam czasu? Nie mam już czasu. Mam cholerę czasu. Nie chcę mieć tyle czasu. Lepiej krócej, ale lepszy niedosyt niż przesyt. To, co bym powiedział, to nie traćcie czasu w życiu na to, żeby udawać przed samym sobą, że wasza natura jest inna niż jest naprawdę. Jeżeli ktoś jest takim człowiekiem, który źle się czuje jako lider, nie szukajcie bycia liderem na siłę. To nie wszyscy muszą być. Ale jeżeli jesteś liderem, jeżeli masz naturalne takie skłonności, że chcesz coś sam, nie szukasz kogoś wyżej, to nie udawaj przed sobą, że kiedyś tam to zrobię, że nie jestem taki, albo że mogę się dostosować. A po co się masz dostosować? No to polega na tym, że ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku wszyscy umrzemy. I to jest dosyć kluczowe dla w ogóle życia na Ziemi, każdego z nas. Bo to znaczy, że mamy bardzo ograniczoną ilość czasu i możemy go wykorzystać tylko w jeden sposób. Mam taki jeden przebieg i każdy kolejny rok zmarnowany na byciu w pracy, która cię nie satysfakcjonuje, jest czasem kompletnie straconym, jest tragedią po prostu, bo ten czas już nie będziesz miał, to nie jest save game, że możesz sobie zapisać grę i wrócić potem z powrotem. Od tego momentu zaczynam inaczej. Albo tak jak ja sobie gram w szachy z komórką, że ups, pomyliłem się, cofam ruch. Tu nie ma cofania ruchu. I to zawsze trzymam gdzieś tam w głowie, zawsze przed oczami tą informację, żeby nie marnować czasu. Nawet jeżeli coś jest bardzo ryzykowne, to lepiej zaryzykować i stracić, niż być w miejscu, gdzie na pewno nie masz, na pewno robisz coś nie tak, na pewno robisz coś, co będzie zmarnowanym czasem. No, chodzi mi o to, że lepiej zaryzykować, że robiąc coś mogę nie zmarnować czasu, niż zmarnować go na pewno siedząc na przykład na etacie albo tam coś innego robiąc. Z powodu tylko tego i wyłącznie, że nie mamy nieskończonej ilości czasu. Bo takie naturalne życie człowieka, człowiek normalnie nie myśli o tym, że ma ileś tam czasu i potem będzie, nie wiem, chorował albo umrze w ogóle. Nikt tak nie myśli, bo człowiek jakoś ma w sobie takie wpisane jakby życie, że zawsze żyje. Dzisiaj żyłem, wczoraj żyłem, zawsze będę żył. No ale to nieprawda jest. Trzeba sobie w sobie to trochę tak przypomnieć. No, takie memento mori zrobić. I to memento mori bardzo pcha do przodu jednak. Ludzie, którzy naprawdę sobie jasno uświadomią, że mają tyle czasu, ile mają, chcą przeżyć życie jak najlepiej. Bo mają jedno i korzystać do końca. Na to, na co chcą, nie? A nie na to, na co im świat pozwoli albo im każe. No. Żeby motywujące jest to, co mówię, czy jakieś, nie wiem, jakie to jest. Becia ma pytanie, no. Nie, dlaczego? Czy ja mówię, że zły? Ja właśnie mówię, żeby nie udawać przed sobą, kim się jest. Jeżeli ktoś chce być lekarzem i chce być na etacie, to powinien być na etacie. Chodzi o to, że to jest najważniejsze, nie okłamywać się samemu. Są ludzie, którzy są na etacie i są tam zupełnie niezadowoleni, bo oni tam w ogóle nie pasują. A są, bo nie wiem, bo szkoła, bo kazali. Tak jak jest kupę ludzi, którzy są na przykład katolikami w Polsce. Dlaczego? Nie wiem, bo tak mnie nauczyli, bo rodzina, bo coś tam, a nie dlatego, że się wybrało. To Polska jest taka, nie tylko polska specyfika, ale w Polsce to jest szczególnie silne, że ludzie są z rozpędu czymś, a nie z wyboru. Więc zanim ten wybór nastąpi, musi być świadomość tego, co się chce i po drugie musi być nie okłamywanie się, powiedzenie sobie naprawdę, kim się jest. I po trzecie, jakiś wybór. No i po czwarte, powinno się to zrobić, co się wybrało. No tak jak chcesz być liderem, to stań z przodu. Zrób coś, już nie gadaj o tym, koniec gadania, tylko zrób. No, odpowiedziałem na pytanie? Nie, pytanie mam. A może jeszcze do tak, pewnie. No. Rzecz w tym, Becia, że nikt ci nie odpowie na pytanie, czy bycie dla ciebie strażakiem jest dobre, czy bycie pielęgniarką jest dobre, czy bycie pracownikiem. Że sama musi być na pytania. Tak. Tak, ale on ciągle pyta, że ucieka. Ale o to dla przykładu. Meta to może być jest praca na roli, która nie jest żadna etapem, ale upadek, że na roli pracuje lat 15 i każdego dnia jak ziemniak, to po prostu nie na wyjątku. No, dokładnie.
Dlatego akurat mówię... Czekaj sekundę. Dlatego mówię właśnie, biorę ten przykład etatu z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że dla mnie etat był czymś, czego... To nie jest w ogóle ja, to jest dla mnie złe. Mówię o swoim przykładzie. Ja zmieniłem ten etat na coś, co lubię robić, chociaż to jest trudniejsze, ryzykowniejsze, ale daje satysfakcję pierońską, naprawdę. To jest nieporównywalne w ogóle życie. Dużo trudniejsze, ale w życiu bym nie tego nie zamienił i nie wrócił do tamtego życia, które było całkiem fajne, ale no zaraz, że jaka to satysfakcja jest w porównaniu z tym, że nie wiem, sobie teraz na koncert jesz. Jeden koncert jest więcej wart niż bycie programistą przez rok kiedyś był. I po drugie dlatego mówię, że ludzie, którzy tu przyjechali, to raczej to są ludzie, których etat nie będzie do końca zadowalał. Nie? No, przyjeżdżają, żeby posłuchać innych ludzi, którzy też byli przedsiębiorcami, osiągnęli coś tam w życiu, dlatego że akurat ich naturą było bycie przedsiębiorcą i było tworzenie i budowanie czegoś. Więc tak sobie myślę, że to jest, że dla was będzie większym problemem wyjście z etatu akurat niż zaczęcie na przykład etatu. Ale każdy, jak mówię, musi coś opowiedzieć. Przestać się okłamywać, to jest pierwszy krok w ogóle, do czegokolwiek. No? No. No. Bo jako programista zarabiałem 4000, a z podcastów wszystkich miałem 800 zł na przykład. Ale 800 zł? Ryzyko polega na tym, że mieszkanie kosztowało 1200. Na przykład. No to jest... Nie o to chodzi już o same kwoty. Chodzi o to, że jak mam etat, czy tam jestem programistą, to mam ten spokój. Mam tą pewność, że mam co miesiąc ileś. Jak robię swoje, nie mam w ogóle żadnej pewności. Nikt mi niczego nie gwarantuje, nikt mi nie powie, co mam zrobić. To jest to ta trudność. Nie wiem. Wiesz co, ja jestem człowiekiem tak jak każdy. I jak mówię, ja mam... Ja się chyba bardziej boję niż średnia krajowa tak naprawdę. Mi to cały czas to sprawiało trudno. I powinienem dużo wcześniej przestać być programistą, robić swoje. Ale żeby uwierzyć w siebie na tyle, to czasami zajmuje dużo czasu. Że ja nie jestem nad człowiekiem, że mam w naturze w sobie taką jakąś szaleńczą odwagę do ryzykowania. Właśnie nie mam. Mogę coś dorzucić? Tak. Jeszcze jest takie postępy w ziemi, że na tylko krowa nie zmienia poglądu. Też, no. Nie, no ja zawsze nie czułem się dobrze do końca, będąc właśnie gdzieś tam w firmie jakimś kółkiem. Dlatego na przykład już nie byłem w stanie pracować w firmach jak Motorola czy gdzieś tam. Odrzucałem w ogóle takie oferty, bo to już bez przesady. No, ale robić tak naprawdę to, co chcę, to już jest trudno. Także to zajmuje czas. Nie jestem taki, no ale właśnie ktoś taki, kto nie jest szczególnie odważny jak ja. Jeżeli ja jestem w stanie żyć sobie, robiąc to swoje jakieś piosenki, chodzą tam od radia do radia, myślę, nowe rzeczy. A tym bardziej wy, bo ja myślę, że ja się bardziej boję różnych rzeczy niż wy. Znaczy wczoraj takie zetknięcie z policjantem mnie dużo bardziej stresuje niż Kamila. Gdzie z Kamil? Pojechał. Kamil odchodził i nie podam panu tego, a proszę bardzo, a tego. I tak se gada. Ja się tam stresuję. Gadam z nim, wiesz, z dziennikarzem, coś tam, ale ja mam stres, on nie ma. No, on ma plus. Ja mam gorzej, ale jeżeli ja potrafię, to wy też, myślę. No? Nie ufam, że nie mam pojęcia, czego ludzie chcą. Człowiek. Nie wiem. To, co człowiek chce tak naprawdę, to jest to, co robi. To, co on sobie mówi, że chce, to jest tylko to, że se mówi. Tak naprawdę ostatecznie liczy się efekt zawsze, a nie to, co człowiek uważa, że jest. Człowiek jest tym, co robi, a nie tym, za kogo się uważa. Dlatego to jest właśnie ta część okłamywania się. Jeżeli mówisz, że coś chcesz zrobić, to weź i rób. Nie? Mówię, tak do mnie przychodzą ludzie, co chcą radio zakładać. Nie? I nie wiem, większość z nich w ogóle w życiu niczego nie nagrała, nie mam nad mikrofonu i się pytałem, jaki kupić, ale wiedzą, że chcą być radiowcem ostro. Ludzie. Albo od razu zacząłem od pytań, czy muszę mieć licencję, pozwolenia, czy coś. No to jak ktoś od tego zaczyna, zamiast pytać mnie, czy mnie ludzie będą słuchać, jak intonację z głosu zmienić, inne takie, no to nie ma szans w ogóle. To ten człowiek chce coś, czy nie chce, no tak chciałoby mu się, ale boi się, pyta ktoś o pozwolenie, czy może żyć w ogóle, czy robić to, co chce. Jak chcesz to robić, to rób to, no zacznij.
No i dużo takich ludzi jest i ja nie mówię, że powiem o nich, że ci ludzie nie chcą tego robić. Mają jakąś tam chwilą zachciankę albo sobie wyobrażają siebie w jakiejś tam roli, bo im to sprawia przyjemność. Ale to, co chcą, o tym świadczą ich czyny. To, co robią, definiuje człowieka. To teraz tak. Ja mam pytanie. Jak poradziłeś sobie ze spadkiem dochodów? No mniej wydaje, nie? To zrobiłem to, co powinien zrobić rząd polski. Mniej wydawać. Ale aż tyle mieszkanie kosztuje 1200 dochodów. No, mam więcej trochę, ale i tak to jest dalej ułamek tego, co jako programista. No. Ale mówię, mi akurat mi na tym nie zależało, żeby mieć dużo pieniędzy i ja mam zawsze minimalne potrzeby. I to był też, sobie zdawałem sprawę z tego, że będę musiał mieć minimalne potrzeby, jeżeli chcę robić coś tam innego w życiu. Ale to mój wybór i bardzo mi się podoba. Na przykład. Dużo jest rozwiązań. To są... No, potem... Było. Pytanie? No, Biblię, znaczy ja nie jestem żadnym teologiem, ani księdzem, ani nikim takim, ale Biblię czytałem przez ileś lat i tam w różnych tłumaczeniach. Po prostu dobrze znam Biblię. I w którymś momencie wpadłem na ten pomysł. Ja robiłem najpierw podcast taki rozrywkowy, taki głupkowaty. A stwierdziłem, że już, dobra, tak głupkowatość jest fajna, ale coś tam konkretniejszego by się przydało. I myślę sobie, co ja jeszcze wiem, co mogę ludziom w czymś pomóc. I myślę sobie, no Biblię znam. A większość ludzi w tym katolickim kraju nawet Biblii nie przeczytało. Nie mają pojęcia, co tam jest napisane. I stwierdziłem sobie, napiszę po prostu, zrobię podcast edukacyjny zwyczajnie i powiem, co Biblia ma, mówi o tym, o tamtym. Że w ogrodzie Eden nie było jabłka, według Biblii tylko owoc, że nie było żadnych trzech króli, bo to nie było ani trzech, ani nie byli królowie, już nie takie. Po prostu co mówi Biblia. I tyle. No i zrobiłem taki podcast, program i tak sobie gadam o tym. No i ludziom się to podoba, dlatego że no właśnie to jest jedno z tych nielicznych miejsc, gdzie nie namawiam na żaden kościół, ani to, ja nie jestem żadnym reprezentantem kościoła, organizacji, grupy, ani niczego. I bardziej stawiam na to, żeby ludzie mieli wiedzę. I wybierali sobie coś tam w życiu, ale na podstawie jakiejś wiedzy. To jest dalej to samo podejście, które jest w Radiu Kontestacja. Chcemy ludziom powiedzieć, co to jest popyt, podaż, jak działa świat, że to nie masoni są odpowiedzialni za inflację, tylko drukowanie pieniędzy. Dać im wiedzę, żeby oni mogli sami podejmować decyzje. No, a to jest to samo, tylko że o Biblii na przykład. No. Taki jest. To masz rodzinę, dzieci, żonę? Tam siedzi żona. I tyle właściwie. Dzieci nie mam jeszcze. A właśnie, no, dużo ludzi uważa, że żona przeszkadza, albo dzieci, że potem już trudno robić takie decyzje podejmować. Że ja nie wiem. Hugo może powiedzieć. On ma, akurat jak miał już żonę i dzieci, to podjął decyzję, żeby się wolić. Tak, a wcześniej jakoś nie podejmował. Tak się nie wiem, czemu. Może to pomaga jemu. No, ale jest na pewno trudniej wtedy. Znaczy, bardziej obciążająco chyba. Nie wiem zresztą. Mi jest wszystko jedno akurat, ale... No. Jakieś pytania o koncertach, albo radiu, albo czymś? No, powiedziałeś, że tam Kiyosaki ci się nie podoba. Ale... Nie, mi się nie podoba. Ja go nie czytałem, ja nie wiem, czy mi się podoba. To skąd taka opinia? Mi się nie podoba to, że ludzie go traktują jak guru. To podejście, że jak ja gadam z przedsiębiorcami, to co drugi mi mówi, że wszystko się zaczęło od czytania Kiyosaki. Nie? To już takie irytujące jest. Co ten gość ma jakieś... No, przeczytam w końcu, ale... To tak wiem. Nie znam, ale na pewno B. Nie, ja nie mówię o nim, ja mówię o podejściu ludzi do tego Kiyosakiego. To takie trochę przesadne czasem mają. Wiesz, to mój Bóg, to... Ludzie znają guru, więc dokąd się tam... No właśnie. Cokolwiek coś powie, to zaraz jego drogą Boga. No dokładnie, to ja się tylko z tego podejścia śmieję, bo pewnie bardzo dobrze napisał. Z tego, co ludzie opowiadają, to pisze to, co... Znaczy bardzo sensownie mówi, nie? I to bardzo pomaga. No, pewnie tak. No ja się śmieję tak samo z podejścia ludzi do Biblii, do różnych innych rzeczy, do krzyża na przykład. To tak samo. Kwestia podejścia bardziej niż tego, co tam to... Że ja się... Ze mnie tak samo se ludzie robią mistrza. Chodzą na YouTube i oglądają te piosenki, słuchałem, potem piszą mistrzu i różne takie, przez szyczy. No, ja się boję, że w Polsce to nie tyle lidera, co na takiego... guru bardziej jakiegoś, takiego nieomylnego wodza. Nie wiem, to jest przerażające trochę, nie? I potem różni liderzy partii różnych na tym jadą. I jakoś korzystają chętnie z tego, że inni widzą w nich jakiegoś wodza nieomylnego, wodzy prowadź.
rób co powiesz, a my wszyscy za tobą. No nie jest dobre. Koniec pytań. Kwestia liderowania, bo tam wspominałem, że ten, który jest na czele i prowadzi, to moja serce. Systemu liderowania, że ten wielki widzą się na czele i cała reszta stada idzie za mną. Jest ok. Natomiast z tego, co ja obserwuję, organizacje osiągają sukcesy. Jest to system zbliżony do kilka lecących ptaków, czyli góra, biegęsi i tak dalej. Jeden jest zbliżony do pięciu ptaków. To są zespół latarki. Że się tak wymieniają, tak? Że to bardziej zespół. Są różne organizacje, różne systemy. Mm-hmm. I teraz jeżeli nawet jest firma, jedno z tam, że jest jeden szef, właściciel, to kwestia dobrania sobie z tych pracowników, którzy będą nawzajem się uzupełniać, to ja uważam, że jest bardziej odpowiedni system przywództwa i kierowania. To tak, na pewno tak brzmi, tylko w praktyce nie za bardzo widziałem takie sytuacje, żeby to działało. No, byłem w różnych na przykład grupkach, jakichś tam w kościołach czy gdzieś tam. To jest dobre pole, żeby obserwować, jak działa, no właśnie taka grupa. I gdzie tam jest przywództwo i czy jest potrzebne. No właśnie często w takich grupkach jest podejście dokładnie takie, że nie powinno być żadnego przywódcy, jednego lidera. Tylko wymieniać się, albo specjalizować, albo jakoś demokratyzować to trochę bardziej ten cały proces. Tylko, że w efekcie z tego, co obserwowałem, takie grupki są bardzo nietrwałe. One się rozpadają dużo łatwiej, dużo szybciej, są mniej spójne niż tam, gdzie jest jeden lider. Jeżeli ten lider akurat jest jakiś sensowny, umiejętny i nie ma jakichś takich ciągot, żeby zostać guru i dyktatorem w ogóle, no to to już jest w ogóle fantastyczna grupka. Kiedy umie wykorzystać mocne strony ludzi w zespole, więc... Bycie liderem to jest naturalna rzecz wśród ludzi. Studiowałem sobie no ja miałem taki przedmiot jakiś na studiach, no nie pamiętam jaka nazwa była, ale chodziło to o podstawę tej teorii grup. No i z tych obserwacji, które tam ci ludzie prowadzili, którzy się zajmowali grupami, to wniosek jest taki, że zawsze jest w grupie lider. On się wyłania sam z siebie, jeżeli go nie ma formalnie. Że ludzie mają takie coś, że muszą mieć lidera zwyczajnie. Nawet jeżeli się zrobi, spróbuje jakoś to pokonać, tą naturalną właściwość człowieku, że szuka lidera, to trzeba cały czas podtrzymywać ten system taki bezliderowy, albo taki wymienny, bo on jest nienaturalny. I może działać dobrze rzeczywiście, ja nie wiem właśnie. Sam się nad tym zastanawiam, czy taki system nie jest optymalniejszy i że ta naturalna skłonność człowieka do szukania lidera nie powinna być pokonana właśnie po to, żeby organizacja lepiej funkcjonowała. Ale z doświadczeń mi wynika, że system naturalny chyba jest najlepszy jednak. Ale nie wiem, to jest... Mamy całe życie, żeby to badać i próbować różnych wariantów. Może zależy do czego. Może zależy do czego, może. Ja myślę, że właśnie jak się nowe rzeczy robi, albo wymagające odwagi, albo takie, gdzie jest duży element niepewności, na przykład jak takie radio, którego nikt nie próbował, to tutaj silny przywódca, jeden przywódca, albo tam powiedzmy kilku, jest bardzo potrzebne. Inaczej to się rozpadnie, jeżeli nie będzie silnych przywódców. W takiej sytuacji, kiedy jest coś pionierskiego, nowego i jest dużo zagrożeń. Tak myślę. No, to ciąg dalszy nastąpi. Kto będzie następny? A już później, to już za późno. No to co? Zalecasz od razu zrobienie czegoś na własną rękę, czy jednak iść w jakiejś pracy na etat, nauczenie się czegoś od ludzi, którzy będą nimi Ja im zalecam uczenie się i zalecam w ogóle wszystkim uczenie się przez cały czas.
ale uczenie się w jakiś sposób. A, to w ogóle już jest to duży temat. I obserwowanie też. Czytanie książek, obserwowanie, próbowanie samemu. Wszystkie możliwe sposoby, jakie działają, żeby się zawsze uczyć. No. A liderstwa się też trzeba nauczyć, najlepiej obserwując liderów. Też chyba dosyć jasne, nie? Oczywiste. No ale to, bo to tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, to właśnie to robimy, nie? Patrzymy, jak inni sobie radzą, co inni robią i wyciągamy swoje wnioski. Ale to jest tam Znaczy, nie ważna długość, ważna intensywność. Taki jeden tydzień więcej daje niż właściwie chyba całe chodzenie do liceum. Tak? Może dać na pewno. Wiem, że może, bo myślę, że ja byłem w jakichś tam obozach, czy czymś, że trwały 10 dni, mniej więcej dawały niż lata wcześniej. Także ta intensywność jest ważna. Czasami jedna rozmowa z kimś ci da więcej niż pół życia, nie? No, ale to trzeba mieć po prostu, nie unikać okazji. O. Szukać, jak jest okazja, to iść i wykorzystać tą okazję, bo nie mamy wpływu na większość rzeczy w życiu, więc tylko czekamy, aż są okazje i są decyzje, nie? To jest tak, jak jechać drogą i póki jest droga prosta, to nie ma się w ogóle nad czym zastanawiać, a co jakiś czas jest skrzyżowanie i wtedy na tym skrzyżowaniu trzeba być gotowym, żeby skręcić w jakąś stronę. No. I taki obóz to jest właśnie to, że ktoś tu przyjechał, to było takie skrzyżowanie, skręcił w stronę tutaj, bo to było okazja, żeby się coś tam dowiedzieć, coś tam zmienić w sobie. Dobrze, no. Dokładnie, gdzie się chce jechać najpierw. No to się weryfikuje. I zmieniać tak samo, dokładnie, bo tylko krowa nie zmienia poglądu. No, koniec, już był. Teraz no. Już było. No. edukatorium.pl. Wiedza w dużych dawkach. Azbiro. Alternatywna szkoła biznesu. www.azbiro.pl.